Jaka zajebista fura, kurwa, drzwi do góry się podnoszą. Komu się tak chciało robić? Przód, kurwa, parę centymetrów, ty, ściur się nie przeciśnie. Dobra, to jeszcze tylko tył, ale wydechy, kurwa. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś bardzo nietypowy samochód, powiedziałbym wręcz kosmiczny wóz. BMW i8. Hejtowany, kochany, kto chce powiedzieć cokolwiek, niech mówi, ale takiego nigdy nie widzieliście. To jest kosmiczny wóz, no sami zobaczcie. Spoiler, poklejenie. Lambo Dorsy w większości i ósemek. Ale do czego zmierzam? Skoro kosmiczny wóz, to pora go kosmicznie jakoś przedstawić. W zasadzie jesteśmy teraz na dworku, więc nie wypada nagrywać w takim miejscu. Pora na teleportację. To chyba też nie jest najlepsze miejsce dla tego auta. Piękna woda, piękny Zalew Zegrzyński, ale chyba nie tego szukamy. Moi widzowie szukają lepszych wrażeń. Fajne jest to, że możesz na przykład jechać sobie i wietrzyć stopy, albo na grzyby jak jedziesz, to po prostu haps, od razu jesz. Dziwne auto, ale przyspiesza dużo szybciej niż zwykły seryjny. Troszeczkę jest słabo wygłuszony. Lotka jeszcze jest, jeszcze siedzi, nie odpadła. No i policja na bombach, jadą przed tą Skodą, więc jak tam jest napisane follow us. No i nie wiem, czy to follow us to jest do nas. O, teraz widzicie tam policja. Zatrzymali inne auto. Naprawdę? Tak, zatrzymali tą Skodę. Jejku, jakie szczęście! Możesz nawet poranny jogging uskuteczniać ze swoim samochodem. Tylko troszeczkę wolny jest. Ciężko się wysiada. BMW i8 Stage 2, tak mi Maciek, właściciel, powiedział. Właściciel, podejdźcie bliżej. Easy Wrap. Tutaj dopisał sobie Racing Team, ale chodzi o car design. Easy Wrap to jest firma, która okreała to auto, która jest właścicielem też tego auta. Maciek, właściciel, mówi na to auto Irenka. Projekt Irenka w pełni, już praktycznie gotowy. Bardzo nietypowy ten samochód. To, od czego zawsze prywatnie zaczynam, nawet bez nagrań, to to, że otwieram maskę. Tu maskę się bardzo śmiesznie otwiera. Pokażę wam, że trzeba takie dwie linki pociągnąć. A jak już tu jesteśmy, opowiem o karbonowym monokoku. Ten karbon, możecie tutaj lepiej zobaczyć, lepsze światło jest. Jest taki dziwny, inny. Nie ma takiego karbonu, tu też nie jest forged carbon. To jest inny karbon, ale monokok jest karbonowy, przez co jak siadasz na dachu tego samochodu, no to nie wgnieciesz go, bo możesz albo połamać, albo nie połamać. Więc ryzykowałem fotką na Insta, pewnie widzieliście fotę na Instagramie. Drugie takie samo, adekwatnie, symetrycznie pociągnąć i otwiera się go tak jak Dodge Viper. Generalnie raczej żaden właściciel tego auta chyba nie otwiera maski, bo tu nic nie ma. Nawet płyn do spryskiwaczy wlewa się tutaj, jest na widoku. Jest otwarty przy wycieraczce. Tam z drugiej strony wam podejdę na szybko. O tu. Się zmęczę przy tym aucie. Nabiegam jak królik. Sprawdziłem V-Maxa na wstecznym. 41 na godzinę. Mega słabo. Zaproszę was tutaj. Może jest dzień, to ja chcę wam coś pokazać, bo w nocy zawsze się gorzej nagrywa. Co? Cześć. No to jak już jesteśmy na żywo tutaj, to powiedz, jak ci się podoba ta fura z Need for Speed? Nie mam słów. Jak zobaczyłem, od razu zawróciłem, mówię, nie daruję sobie, jak tego nie zobaczę. To właśnie? Super sprawa. Ona się tak rzuca w oczy. Nie spodziewałem się, że a panie, co sądzą? Może być. Wieśniackie czy kosmiczne? Niesamowite, ukradłem ją przed chwilą. Co masz, co się dzieje? Ale festyn. I każda dyskoteka jest wasza. Nie no, śmiej się, nie śmiej, ale jest to mega oryginalny pomysł. Jaki by nie był. Są fanatycy, są hejterzy. To jest kontrowersyjny projekt. Ja się nie wypowiadam.
o tym, jest to dla mnie ultra ciekawe. Masz już randkę, otwierasz, wychodzisz z tymi lodami. Zobacz z tyłu, jak to wygląda. Z tyłu tu też jest cała to jest model potrzebny. Uwaga, uśmiech na 3, 2. Miło było cię poznać, my lecimy dalej. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dużo zmian było tutaj w tym projekcie robionych, ale odpalę auto, żebyście posłuchali wydechu. To znaczy wydechu. Wiecie co, jeszcze zgaszę na chwilę, żeby powiedzieć wam, że mogę się ugryźć w język, bo to wydechem nawet nie można nazwać. Poprawię się i powiem dźwięku. Żebyście posłuchali dźwięku, bo to byłaby ujma dla wydechów, żeby nazwać to coś wydechem, ale za chwilę powiem wam, że tak brzmi na wolnych obrotach, a to jest taki tryb sportowy, można powiedzieć. Tutaj ten dźwięk jest seryjny teraz, ale drobne pocieszenie, Maciek chce zrobić tu przy stage'u trzecim, wydech co on chce, nie pamiętam dokładnie jaki wydech, ale tu będzie normalny wydech i ciekawostka, możecie się spodziewać w dalszej części sezonu, że tutaj będzie fajna dziura wycięta i te rury będą wydechowe tutaj szły. Ja jestem ciekawy tego projektu, ale niezmiernie mi miło, że mogę już teraz wam pokazać. Jak już jesteśmy na dupce, tu jest wszystko seryjne, ale bynajmniej seryjna nie jest lotka. Ta lotka, podejście bliżej, to jest lotka karbonowa i to jest karbon, to tak zwany robiony na zamówienie, bo te lotki oryginalne kosztują, nie wiem czy wierzyć w to, ale Maciek mi powiedział, właściciel, że 30 tysięcy funtów. Znalazłbym raczej taniej, ale tu zaoszczędził robiąc własny projekt, że tak powiem. Tak się odbija to wszystko. Dajcie znać, czy taki kontrowersyjny projekt wam pasuje, czy raczej jest na odwrót. Napiszcie w komentarzu. Maciek jeszcze przed wydaniem mi tego auta pokazał mi to. A to jest coś, czego dotykam się tylko teraz na potrzeby tego nagrania, bo jak wiecie, mój kontakt z elektrycznymi autami jest jaki jest, nie lubię elektryków. To jest hybryda, ale mimo wszystko z szacunku do wolno ssących, wysoko pojemnych samochodów jestem antyfanem. Dlatego nie będę ładował tego auta, nawet w nocy. Dokładki Maxtona, z boku, z tyłu dyfuzor, jest Maxtona i oczywiście splitter, na który trzeba bardzo uważać, bo splitter sprawia, że auto jest jeszcze dłuższe i bardzo łatwo jest ten splitter zarysować. Na szczęście mi się jeszcze nie udało, a dzisiaj oddaję ten samochód. Są jednak bardzo duże wady tego auta i to jest zawieszenie, które jest niskie. Naprawdę trzeba się tak gimnastykować. Prawie jak Rodeo Drift. A tu jak sytuacja? To jest dobrze. Ciebie ukażę mi z tym. Zobacz. O kurde ty. Zobacz co się dzieje. To mówiąc z daleka wszystko widać. Naprawdę wszystko z daleka mówiąc jakbyś... No. Skoro mówiąc mi odzio. No jest... To mówiąc jest... trochę zawieść ludzi. Mówisz... Mówiąc zajebistej. A spróbuj wsiąść. Spróbuj, zobaczymy. Tu jest duży próg. Musisz na próg uważać. Nie, czekaj, nie. Co to? Uda się? Nie wiesz, nie będę pomóc. A do tyłu jakbyś fotel wziął? Wstań na chwilkę. Spróbuj teraz, bo teraz jest maksymalnie do tyłu. Aha. O. Nie, bo ciężko będzie wyjść. Okej, jasne. Nie będę wiesz, nie chcę kurę wieć programu. Oczywiście, że tak. Kurde. Pokażę ci też inne tryby. Stary, kurde. Oglądam te programy twoje, więc wszyscy mi pomóc. Tak jest, siódma scena statyczna. Szósta, o, to jest taka dyskoteka. O, podjeżdżasz na dyskotekę. No widać, kurde, no i zajebiste, naprawdę. Zobacz, jak te kołka się kręcą. Kurde, no wiesz, tutaj też inne techniki trzeba z góry z tego. Bo... Stary, wiesz, jak to ciężko jest zrobić? W ogóle to jest masakra. To wszystko to jest jakaś taka blacha, aluminium, coś tam, żeby wiesz, to auto 260 pojedzie, więc żeby to nie odpadło przy tej prędkości. No tak. Kurde. No i całe. Z tyłu tak samo masz, świeci się wszystko, zobacz. Zobacz jak... No dyskoteka, jak na święta. Tak, no jest kurde mówiąc naprawdę, no crazy, naprawdę crazy. Spojrzałem i mówię, rozpoznałem mówię ciebie, kurde wiesz, jak mówię, te kurwa hype 5, kurde mówię, naprawdę, powiedz farcik fajnie. Super. Bardzo miłego. Miło było cię poznać. Miłego. Tu by się przydał lepszy motor. Czyli te 1,5 litra zamienić na, nie wiem, 4. Do tego te silniki elektryczne. I naprawdę, naprawdę
warto kupić. A one tak mocno na wartości straciły, myślę, że właśnie przez to, że tak naprawdę koncern BMW nie wiedział, co tak naprawdę chce z tym autem zrobić. 5,8 litra to jest spalenie na trasie, zobaczcie tryb sport i 100 na godzinę. Co to za pół elektryk z elektrykiem się spotyka? Zobaczymy, jakie zdanie Daniel ma o tym aucie. Co za hybryda, to jest jeden z tych samochodów, których nigdy nie testowałem. Jak weszło do sprzedaży, dlatego że jest to hybryda i wiele osób często myślało, że to jest elektryka, a to jest po prostu hybryda i ja tego samochodu tak nie akceptuję. To jest 1,5 litra plus tam chyba 3 silniki elektryczne. A swoją drogą to jest zabawne, nie? Że tutaj jest 1,5 litra, a to samochód wygląda jakby miało z 5 litrów. Otworzysz to? Zobacz tutaj. Wiesz co? Wiesz dlaczego tego nie... O kurde, czteropony się mieszczą. Tak. Niesamowite, a jaki ładny zapach macie. Wiesz, jak śmierdzi, nie mogę wytrzymać już samochodu. Domyślam się. A słuchajcie, dlatego nie otworzę tej klapy teraz, ponieważ tu trzeba by przez odkręcić. Ten spoiler odkręcić tak. No to ci powiem, Robert, bardzo praktyczne auto wybrałeś, naprawdę. No, rodzinny wóz. I koniec dnia, koniec też tak naprawdę mojej przygody. Miałem ten samochód na kilka dni. Akurat oddaję kluczyki twojej żonie, a nie tobie, bo ciebie nie ma, ale bezpiecznie auto dojechało na firmę. EasyWrap to jest firma, z której wziąłem ten samochód, która oklejała ten samochód. Firma właściciela w zasadzie. Bardzo dziękuję za użyczenie samochodu. Bardzo wam dziękuję również za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów, takich jak ten. Kolejny film będzie na pewno równie ciekawy. Trzymajcie się i cześć, do następnego.